Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju, gwarancja stałych warunków pracy. Wszystko to można znaleźć, wstępując do policji. Policja to ponad 100-tysięczna formacja pomagająca obywatelom i dbająca o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu prowadzi w sposób ciągły nabór dla kandydatów do służby. Regularnie też prowadzimy dni otwarte naszej komendy, o czym informujemy na naszej stronie w lokalnych mediach, aby osoby zainteresowane, mające jakieś pytania, wątpliwości, w tym dniu mogły zapytać, dowiedzieć się o szczegóły i specyfikę naszej pracy, ale też zobaczyć, jak nasza jednostka wygląda od środka, jak wygląda codzienna służba. Służbę w policji może pełnić obywatel Polski, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Cały proces kwalifikacji do służby odbywa się na kilku etapach. Pierwszy jest to oczywiście odwiedzenie naszej jednostki i złożenie odpowiednich dokumentów w kadrach Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Następnie, jeżeli te wszystkie wymogi formalne są spełnione, kandydat do służby wysyłany jest do jednej ze szkół policji na egzamin praktyczny i test z wiedzy ogólnej. Oczywiście w internecie jest możliwość sprawdzenia sobie, jak ten test sprawnościowy wygląda, aby móc się przygotować, aby można było to przećwiczyć. Także jest dostępna ogólna baza pytań, na podstawie których można też przygotować się do testu z wiedzy ogólnej. Jeżeli ta cała część zostanie pozytywnie zakończona, kandydat do służby już w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbywa kolejne etapy. Tam są badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska. Policjant to zawód dający wiele satysfakcji, ale przede wszystkim to praca dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Przede wszystkim, tak jak mówimy, to nie jest praca, tylko to jest służba, więc to jest specyficzny rodzaj jakby zajęcia zawodowego. Taka osoba na pewno musi być odporna na stres, bo w codziennej służbie spotykamy się z różnymi sytuacjami, ale musimy też być wrażliwi na krzywdę ludzką, ponieważ przede wszystkim pomagamy. Najczęściej wzywani jesteśmy w sytuacjach, kiedy ludzie są w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, kiedy dochodzi do jakichś trudnych sytuacji i policjant przede wszystkim dba o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, no jak także całej Polski. Praca policjanta jest bardzo interesująca i daje wiele możliwości. Mamy różne możliwości jakby wyboru tej specyfiki zawodu policjanta, ponieważ mamy policjantów ruchu drogowego, mamy policjantów, którzy zajmują się przestępczością narkotykową, przestępstwami gospodarczymi, cyberprzemocą. Są policjanci w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, gdzie prowadzą cały czas postępowania, przesłuchują świadków, ale też stawiają zarzuty. Dodatkowo też prowadzimy szereg różnych działań profilaktycznych i tutaj już spotykamy się z najmłodszymi dzieciaczkami już w wieku przedszkolnym. Prowadzimy spotkania z młodzieżą szkolną, uczymy ich o odpowiedzialności prawnej nieletnich. Także spotykamy się z seniorami, aby zwrócić im uwagę na zagrożenia życia codziennego i na to, jak właściwie reagować w trudnych sytuacjach. Służba w policji zapewnia możliwość rozwoju zawodowego, różnorodny system szkoleń, precyzyjny system wynagrodzenia i rozbudowany system socjalny. Po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych. Rekrutacja do służby w policji odbywa się w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.